Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, się ponownie w grze Brotato. I tak, dzisiaj niestety jesteśmy z powrotem w grze podstawowej, nawet nie w wersji beta nowych postaci. Smutna sprawa, no niestety. Ale wszystkie piękne rzeczy, w tym te bety, no, dobiegły końca, więc trzeba powrócić do bardziej klasycznych postaci, wyzwań, rzeczy, jak zwał, tak zwał. Tak, dziś spróbujemy sobie zagrać takim oto tutaj hałaśliwym, głośnym, który ma pełno wrogów, dużo obrażeń bazowo, ale traci zbieranie. Nie najłatwiejsza postać, ale wydaje mi się, że możemy spróbować coś tutaj lepszego zrobić, osiągnąć i tak dalej. Pytanie tylko, po co będę chciał dzisiaj grać? Może spróbujemy sobie pod to zagrać? Chociaż nie, to bym zostawił dla ducha. A. Dobra, wiecie co? A weźmy, spróbujmy zagrać. Może nie być najmądrzejsze, ale spróbujmy zagrać se, powiedzmy, pod podnożyki tego typu. Więc tak. Nasz cel będzie bardzo prosty. Zdobyć jak najwięcej tych nożyków elektryzujących, dużo obrażenia. O, wręcz dużo obrażenia od żywiołów i jakoś to pójdzie. Tak, wiem, że ktoś zaraz mógłby powiedzieć, że równie dobrze mógłbym magiem zagrać, jeśli tego chcę, ale w moim odczuciu magiem lepiej grać pod trochę inne rzeczy. I tak, obrażenia od żywiołów definitywnie. No i się zablokuje, bo może być dosyć istotne. Ciasto biorę, słoniątko biorę. To może być też dobre. Okej. Okay. Ale druga. No i tak, muszę przyznać, że trochę byłem się zawiedziony, jak zobaczyłem, że już nie ma tego wszystkiego. Nie ukrywam, w ostatnich czasach nie miałem za bardzo okazji siąść i ponagrywać, więc no, straciłem swoją okazję. Ale spokojnie, już za kilka dni premiera, oficjalny dodatka, wtedy go zakupię i będziemy mieć znowu to wszystko dostępne. I powiedzmy, że weźmiemy teraz walkę wręcz. O, drugi nożyk, super, jeszcze coś takiego. To może być dobre, to może być dobre. Wtedy już nie trzeba będzie się przejmować tym wszystkim. No i na pewno postaram się nagrywać więcej Brotato, jak i innych rzeczy. No oczywiście, o ile będę miał możliwości, czas i powiedzmy, że nie będę miał problemów, tak jakie ostatnio występowały. Na szczęście to mogę was wszystkich uspokoić, nie było nic poważnego, nic, no, niebezpiecznego, ale dużo się absorbowało mi czas, uniemożliwiało przysiąść do Brotato. A, dobra, dobra, co my tu mamy? Weźmy prędkość ataku. Tych opcji tutaj unik na pewno byłby świetny, ale weźmy trochę regeneracji. Nawet jeśli nie będzie ona najlepsza, to ważne, żeby cokolwiek mieć. Dobra. Lecimy na kolejną falę. Tak. Z tego, co widziałem na szybko, do elity pierwszej mamy jeszcze trochę czasu. Tak, tym razem będą niestety aż 3 elity. A szkoda. Chociaż, czy aż taka szkoda. Gdybym jeszcze tutaj dostał hordę, pomimo tego, że mam 10% więcej wrogów, to nie wiem. Nie wiem, czy bym się aż tak cieszył z tego. Chociaż, no, ma to swoje zalety, bo na pewno, jeśli będziemy dobrze budować tutaj strategię, to będziemy mnóstwo materiałów dostawać, pomimo tego, że będziemy coraz to więcej tracić z rundy na rundę. I oczywiście mogę temu przeciwdziałać, jak na przykład tutaj, ale w moim odczuciu nie ma sensu. Rozumiem wziąć jakiegoś traktora, jak się pojawi, czy coś innego, ale no właśnie, ale nie możemy poświęcać level upów na zapobieganie czemuś, co i tak się stanie, blokując tym samym rozwój. Dużo lepiej właśnie już zainwestować w pancerz, w unik, w życie, regenerację, czy cokolwiek innego. Coś, co po prostu naprawdę nam da szansę. A
to, że będziemy mogli robić mniej zakupów, no okej, okay, nieprzyjemne, nieciekawe. Ale no, dam radę i tak. Dzięki temu, że właśnie dużo materiałów wypada, bo mamy więcej wrogów, to samo przez się to może nam nawet pomóc. A jeszcze jak trochę wampiryzmu się dogromadzi do tego. Myślcie sobie, że nawet ciężko będzie nas ubić przez to, że będziemy się tak dobrze, no, leczyć. Teraz tak, 3 żywioły czy 10 ataku? 3 żywioły. Powinien najpierw kupona. O. Trudno, zmniejszamy szczęście, ale to było za dobre. Biała flaga, tak. Tak. Zdecydowanie tak. Piękne. I się kogoś zastanawia, czemu zdecydowanie tak. Nawet te 5% mniej wrogów. Chociaż dla niektórych to może być głupie, że zmniejszam ilość wrogów. Ale takie 5% zmniejszenia naprawdę może nam tutaj dać sporo ulgi. A może być też strasznie głupie i możliwe, że nie powinienem tego robić. Jeśli uważacie, że jestem głupkiem, nie powinienem takich rzeczy robić, zostawcie tę informację w komentarzu. Z chęcią posłucham, co wy macie do powiedzenia o tym wszystkim. Póki co, to jest fala 6, czyli następna to jest 7. Bardzo niebezpieczna fala, w której po raz pierwszy pojawiają się... Do tej pory nie wiem, czy to są jaja, czy kokony. Ale ogólnie to takie... Nazwijmy to obecnie kokony, właśnie z których będą wychodzić groźniejsi wrogowie. Nie ukrywam, nie chciałbym musieć się nim przejmować, ale no... Prawda jest jaka jest. Nawet jeśli nie chcesz przejmować, to oni i tak będą. A są dosyć niebezpieczni. Jeśli nie ma się dobrej prędkości ruchu lub wytrzymałości, a nie mamy na razie ani jednego, ani drugiego. Na całe szczęście jednak ten... Jakby to nazwać najłatwiej... Elektryczny sztlecik fioletowej jakości, który dostaliśmy, zdecydowanie powinien nam ułatwić trochę radzenie sobie z problemem. To jest jedna rzecz, a druga taka na pocieszenie. Mamy tyle dodatkowych pojawiania się wrogów. O którym swoją drogą mogę powiedzieć jedną rzecz. Nie jestem pewien, czy to zwiększa ilość, która maksymalnie może być na ekranie, czy szybkość, z jaką się pojawiają. Bo jeśli zwiększa szybkość, z jaką się pojawiają, to może doprowadzić do tego nawet, że będą nam znikać ci groźniejsi. Jeśli natomiast pozwala być większej ilości na ekranie, co... No niedobrze. Tak czy inaczej, tutaj bierzemy prędkość poruszania się, tutaj dużo kuszących rzeczy, ale mimo wszystko bierzemy pancerz. Wieżyczka zapalająca, tak. Regeneracji więcej nie mam za karę do wyssania, którego i tak nie mamy. Oczywiście, że tak, to oczywiście, że tak. I teraz tak, tak, tak. Wszystkie trzy będę chciał. Drogą przydałoby się już powoli też myśleć o tym, by nasze nożyki łączyć ze sobą. Oczywiście nie chciałbym tego robić, dopóki nie będziemy mieć ich 6. Ale no... Jeśli mam być szczery, to ich obrażenia są takie niskie. I oczywiście o tych nieulepszonych. Chociaż ten lepszy, no wcale nie lepszy. 15 zamiast 8. Też niewiele. Ale jednak. Wolałbym mieć więcej 15-tek. Mnóstwo tych 8-ek. No, ale też nie będę narzekał, oczywiście. Atakują na tyle szybko i mają na tyle dobrą szansę na trafienie krytyczne, że nawet jeśli nie biją najwięcej, to... No, to plus sam fakt tego, że mają te fajne przeskakujące błyskawice, które już biją dobrze, po 22 nawet. No, będzie to stratować. Więc tak. Fala 8 za nami, czyli moja graniczna fala problemów ukończona. Mały mięśniak, oczywiście, że tak, zasięgu nie potrzebujemy, czarny pas. Powiedziałbym, że tak, stracimy szczęście, ale i tak warto. O, tutaj obrażenia od żywiołów. I Nigeria, oczywiście, że tak. Weźmiemy to, weźmiemy to, weźmiemy to. Jedno darmowe przelosowanie. Zbieranie i tak mam fatalne, to biorę. I chyba nawet łagodnego obcego potem weźmiemy. Dobra, fala 9. Powoli zaczynają się... Delikatnie mówiąc, komplikacje, bo zbliżamy się do fali z elitami, a nie czuję się na tyle mocny, żeby sobie z tym poradzić. No ale... Zobaczymy jeszcze, jak czas pokaże. Na pewno, co jest ważne, musimy obserwować tych tutaj właśnie... kosmitów ze skrzynkami. I ich ubijać. Co idzie dosyć dobrze, co w sumie może sugeruje, że jednak mam w porządku obrażenia. A tylko mnie się wydaje się, że są za niskie. Kto wie? Kto wie. Ale tak.
Powiem wam jeszcze tak, że w sumie pomyślałem, że w najbliższym czasie możecie się spodziewać bardzo dużej ilości Brotato, jak będą materiały. Tak, w sumie teraz właśnie tylko szybko wspomnę. Bo w sumie fajnie byłoby skończyć jak najwięcej tych postaci dostępnych teraz, zanim powrócą te z darmowego rozszerzenia plus te z DLC płatnego. Czyli, no, z tego pełnego DLC nie bierzemy tego. Uniki oczywiście, że tak. Pancerz oczywiście, że tak. 6 obrażeń wręcz, może naprawdę dużo pomóc. Tak. Ryszanie, smutny pomidor. Ryzykowne, ale lubię to, więc weźmiemy. Kaczuszka. Aś, bransoleta. Kaczuszka. Niech będzie. Kurczę, świetne rzeczy nam się trafiają. Naprawdę świetne. Ktoś mówi, że to podejście może naprawdę się udać, jeśli będę na tyle ostrożny i rozważny, żeby dobrze do niego podejść. Ale... no, wydaje mi się, że już mam trochę doświadczenia z graniem w... no, w Brotato, więc... no, powiedzmy, że wierzę w to, że może nie będę zawsze popełniał oczywistych błędów. W końcu, no, nie jestem James Błąd. Ani wielki błąd, żeby robić ciągle błądy. Chociaż momentami to potrafię naprawdę lamić. Ale... jakby nawet mi powiedzieć... dzisiaj znowu jest ten taki dzień, w którym nie ważne, czy mi się uda, czy nie, prawdopodobnie. To znowu będzie dobrze, bo... jakbyś tak czuję ten wewnętrzny zen znowu. Brotato. Naprawdę często mi to łapie, ale ostatnimi dniami... dniami, ostatnimi odcinkami, tak byłoby chyba to najłatwiej określić. No, nie odczuwam tego aż tak bardzo. Jednakowoż, no właśnie teraz coś się zmieniło i... powiedzmy, że zwiększymy sobie nosa. I mózga. Okej. Okay. No wreszcie. Wreszcie mamy coś, co było nam potrzebne już od jakiegoś czasu. Ostatnie przelosowanie. O, Tyler jeszcze, noż. Moja ulubiona wieżyczka. No i swoją drogą, na moje pytanie też ostatnio o wieżyczkę przypomniałem sobie, że Jajek odpisał. Jeśli się nie mylę, chyba wskazał wieżyczkę eksplodującą jako jego ulubioną. Jego zdaniem najmocniejszą. Powiem szczerze, że bardzo fajne miałem tam wyjaśnienie napisane. O którym pomyślałem, że w sumie wystarczy zainwestować w przebicia i mamy dosyć, że eksplozję. To jeszcze trafia wielu, przesuwuje wiele eksplozji. I powiem... no zdecydowanie tak. Nie pomyślałem o tym od tej strony. Osobiście mogę też powiedzieć, że jak najbardziej... zgadzam się z tym, że to jest świetne. Ale jednak... i tutaj powiem ale jednak ponownie właśnie. Jak taki kontrargument przemawiający za Taylorem. Taylora łatwiej zdobyć. To jest jeden przedmiot. Jak już macie, to jest wszystko gotowe. Nadal, okej, okay, nie jest najmocniejszy, ale moim ulubieńcem na zawsze pozostanie. Co też oczywiście nie stoi na przeszkodzie. Też rozumiem, powiedzmy, urok tamtego wszystkiego. Uważam, że to jest naprawdę mocne, jak tak teraz o tym myślę. No ale jednak, Tyler to Tyler. Tak. I czy dostaliśmy tu coś fajnego? Powiedzmy, że to jest fajne i może to. Proszę mi się kogoś zastanawiać, czy bym biorę operację okczu. Odpowiedź jest prosta. Im mniejszy mamy zasięg, tym szybciej nasze sztylety będą dźgać. Więc opłaca się, i to nawet bardzo, zmniejszyć zasięg, żeby mieć trochę szybsze dźganie. Bo jeśli chodzi o ataki na odległość, to co od tego mamy nasze te pioruny, które... tego co wiadomo, nie patrzą na nasz... no, zasięg. Więc tak czy inaczej one będą działać. I tak, patrząc na to też, która nam się tutaj trafiła, elitka, moja decyzja jest prosta, jeśli chodzi o tą falę. Musimy ją przetrzymać. Nie patrzymy na elitę. Można próbować tam trochę podźgać oczywiście, ale... no, przetrzymanie moim zdaniem jest tutaj bezpieczniejszą opcją. Bo obrażenia mamy fajne, ale niewystarczająco duże, żeby go ubić.
A wytrzymałość mamy bardzo słabą, więc... No, najprościej mówiąc, właśnie... Zrobienie tego tak było najlepszym opcją, moim zdaniem. Oczywiście, że biorę magię obcych. Tutaj trafiliśmy bardzo słabo, więc przelustrujmy. 8 do fizycznych. Świetne. Okej. I wreszcie się zaczyna ulepszanie naszych nożyków. No i czuję, że to może być podejście, w którym naprawdę uda się coś więcej zrobić. No ile elity nas nie ubiją. Bo żeby nie było, następnym jest elita. I potem nie jestem pewien, w którym, może bym nawet szybko zobaczyć. A nie, tutaj nie podejrzę. Wydawało mi się, że dało się tu podejrzeć. Nie wiem, może to było dopiero na tym. Na jakiejś becie. Już to wprowadzili. Jak się czy nawet jak nie pamiętam, to... No, powinno być dobrze i tak. Więc... po prostu róbmy, co musimy robić. Znaczy mówiąc... Gotujmy rzeź tym kosmitom, którzy tutaj są. I nie przejmujmy się niczym, bo... Będzie to dobrze. Można się okazać, że ta przerwa od Brotato i w ogóle od... nagrywania odcinków, czy od grania w gry tak bardziej... spowodowana tymi różnymi komplikacjami. Okaże się, że naprawdę zbawienna dla mnie. Może częściej będę musiał robić takie przerwy, odpoczynki. Tak. Wąż, tak. Wykrywać metal kolejny, jak najbardziej, tak. Wow, jakie to piękne. Oczywiście bierz pancerz. Kolejna partia oczu, czemu nie? Mogę tego przeżywować, ale tak, przelosujmy. Nic, przelosujmy, nic, przelosujmy. Wieżyczka serwa na później. A teraz jednak trująca maść i węgl na później. I tak jak mówiłem, nie znowu zobaczyłem, co będzie następne, ale tak. Mamy tutaj, z tego co zauważyłem, elitę i to taką srającą jajkami. Kokonami, czy cokolwiek to jest. Nie lubię jej. Nie jest może najtrudniejsza, ale po prostu jej nie lubię. Chociaż, jeśli miałbym być szczery, możliwe, że z tym elitarnym dziadem byśmy sobie nawet poradzili. Tak, czuję, że tego byśmy mogli pokonać nawet. Jednakowoż bezpieczniej będzie przetrzymać to wszystko, zamiast bezpośrednio się z nim bić, więc... No pójdźmy na bezpieczniejszą opcję. Bo. Kurczę, głupawka mnie łapie. Wybaczcie za to. Ale tak. Dlatego, że nie chcę tracić tego podejścia. Bo nie ukrywam, głośny był jednym z tych jajków, w których się trochę obawiałem. Zresztą tych ziemniaków, no ogólnie tych postaci. Nadal nie uważam, żeby on był najłatwiejszy. To, że go wybrałem teraz, nie tak, że go chciałem, tylko tak spontanicznie. Jak zobaczyłem, że nie ma tego, miałem takie, kurczę, co teraz. I stwierdziłem, a dobra, bierzmy tego, może coś wyjdzie. I szczerze, patrzcie, no wyszło. Lecimy sobie jakoś. Więc, no jak najbardziej jestem zadowolony z tego, jak to wszystko tutaj się potoczyło. I tym bardziej właśnie nie chciałbym stracić tego podejścia, bo... No po prostu... Po prostu chciałbym mieć kolejnego zaliczonego. A nie ukrywam, ostatnio to i za bardzo wychodzi. Może dlatego, że robię jakieś zbyt przekombinowane strategie. Może dlatego, że za bardzo się skupiam na tym, żeby nie lamić, zamiast... Jak to się mówi po angielsku, go with a flow, czy tam... Jakoś tak... Iść po prostu z nurtem... Na fali, jak gra predyktuje, tak iść. Chociaż ostatni odcinek też tam... Wspominałem coś, że gra sama musi decydować. I to wyszedł tam kolejny gwiazdokluczologizm, jak ja to teraz nazywam. Czyli totalne przekalczenie językowe wszystkiego. To, myślę, że często się zdarzałem takie. Ale najbardziej takim znanym mi, przynajmniej z moich przypadków, to jest jeszcze z roku 2020. Roku covidowego. W którym to powiedziałem pamiętne, spało mu się chciać w... jednym z pierwszych odcinków Oriego. I ten, i Will of the Wisps, więc tak. Więc z tego czasu wyłapuję takie rzeczy razem z siostrą i tam spisuję tu właśnie koło gwiazdokluczologizmy. Ale anyway, tak. Czy jest coś jeszcze fajnego tutaj? To by mogło się przydać. To byłbym w stanie zaakceptować. Ostatnie przelosowanie. I nic. I okej, teraz mam jedną falę spokoju. A potem ostatnia elita. Przed bossem. No i kurczę...
Coś mi mówi, że jeśli to nie będzie jedna z tych najgorszych elit ze wszystkich, to możemy to ugrać. Przetrwaliśmy już jedną dosyć wredną elitę i jedną taką znośną. Więc jest szansa, że naprawdę to damy radę. Wszystko przejść, ugrać. Że mimo trudności, jakie moim odczuciu mogłyby się tu pojawić przez to, że mamy teraz chyba plus 55% wrogów. A może nawet więcej, bo nie wiem ile razy tego pogodnego kosmita brałem. Nie, dobra, to co najmniej 60, bo w sumie minus 5 było za flagę, a potem znowu plus 5 za kosmita. Albo mamy plus 60%, albo plus 65%. Może nawet więcej. Ale tak, mimo wszystko, mimo tego, że tak jest, to jednak to jest znośne. Teraz tak, pytanie, co bierzemy? Unik. Musimy go trochę nadbudować. Jeszcze więcej szczęścia, czy chcę? Nie. Ale chcę to. I to. Wszystko obcych? Nie. Tutaj więcej pancerza? Nie. Chyba. Że za szybkość? Ile mam szybkości? 11, to nie. Rana głowy oczywiście, że tak. Sztandar. Powiedzmy, że nie. To mogłoby się przydać. Chociaż jest ryzykowne, nie będę ukrywał. No, od razu lepiej. I teraz zobaczmy, co za elita. Mówiłem, że o ile nie będzie jakiejś super wrednej. No i trafiła się mega wredna. Ja to uwielbiam sobie wykrakiwać takie problemy. Ale może dam radę. Tutaj nawet jestem właśnie skłonny z nią walczyć. Głównie przez to, że jest wredna, ale ma przewidywalne ataki. Przynajmniej na początku. Więc może uda się właśnie wymęczyć elitę, żeby przez resztę fali nam nie przeszkadzała. I nawet idzie to dobrze, muszę przyznać. Ale mówię, to głównie dlatego, że to jest jeden z tych elitarnych, których już znam na pamięć. Jeśli chodzi o ich działania. Czyli najpierw właśnie te cięcia w okręgu, potem szarże z cięciami takimi trochę na oślep w kierunku szarży. Uff, nie zdążyłem. Ale przeżyliśmy. To się liczy. Teraz tak, weźmy to, przelosujmy. Wieżyczkę koję nam tak, to tak. No i lecimy. Pozostało już tylko z tą trzy fale. Bez tej dwie. Wrażenia mamy bardzo ładne, jak tak na szybko patrzę. Większość wrogów jesteśmy w stanie wyeliminować. Muszę jednak za to po prostu być ostrożny, żeby nie wchodzić w największych wrogów, największe grupy. Nie dać się zapędzić w kozi róg. Tak zwany. Jeśli tego nie zrobię, to jest to już podejście wygrane. Proszę, no. Wygląda na to, że naprawdę jest. Jest solidnie. Nie wiem, może to naprawdę jest kwestia tego, że jakoś tym razem wziąłem coś prostego. W zasadzie bierzemy te nożyki i po prostu nie przejmujemy się niczym. Może to jest kwestia szczęścia, może to kwestia tego, że mam właśnie to trochę głupawkę i wewnętrzne zen, jak ja to nazywam. Ale jest świetnie. Ło! Ło. Ło. Z tych bonusów, szczerze, max HP. Z tych tutaj regeneracja. I to, to, to i to. To też. Niech będzie. I oczywiście, że to, oczywiście, że to. I okej. Okay. Patrz na tą piękną regenerację. Jak nam szybko życie idzie do góry. Naprawdę udało mi się w końcu to, co próbowałem wiele razy. I stworzyć po prostu build z taką regenerką teraz, że no nie muszę aż tak strasznie się bać, bo nawet jak nie pobiją, to się jakoś to odregeneruje. A jednocześnie mając na tyle stabilne obrażenia, że nie muszę, że po prostu wrogowie nadal padają. Nie najszybciej, nie idealnie, okej. Okay. Ale padają. Dało mi się.
Oczywiście będziemy jeszcze niejednokrotnie próbować takie strategie robić, bądź jakieś inne, które będą sobie dawać radę mniejszą bądź większą. Ale mogę wam obiecać, że na pewno, dopóki nie przejdę większości postaci, nie mówię każdej, bo mogą być jakieś, które będą po prostu dla mnie nie do przekroczenia. Będziemy nadal się widywać właśnie w Burtato i próbować, bo czemu by nie? Dobra. Zostały już ostatnie rzeczy. Pytanie, czy uda się coś jeszcze? Szkoda, że się nie uda to. To byłoby super, tak idealne na zwieńczenie. Oczywiście, że idziemy na falę 20. Tak, tutaj ta dwójka klasycznie taka sama. Jak się nauczyliśmy, prawdopodobnie nie ma nawet szans, żeby... żeby tu byli inni. W związku z czym, klasycznie, pozbądźmy się po prostu tego ala Cthulhu. A ten drugi to tam nie będzie w niczym przeszkadzał. Bo on okej, czasami sobie zrobi szarżę, ma ten swój promień. Ale to ten Cthulhu jest tym, który ewentualnie może nam zaburzyć wygranie tak naprawdę, więc... Jak jego nie będzie, to już nie mam się czym przejmować. Kurczę, no... Kurczę, no to... Dobra, jest już w tym najspokojniejszym momencie ten Cthulhu. Czyli tworzenia okręgów wokół mnie. A co za tym idzie, no... Nawet nie będę tutaj udawał. W moim odczuciu to już jest GG. To już jest wygrane. Nadal nie mogę być zbyt pewien tego wszystkiego, ale to zobaczcie, no. Pozostał już tylko ten dziad. Mamy jeszcze 18 sekund, więc nawet jeśli go nie ubijemy, to już czas minie, więc przeżyjemy. Wygramy to. No, ale prawda jest taka, że go ubijemy. Więc... Uwaga, uwaga! Wygrana! Nagrodę dostajemy Sharp Niche. Umierający wrogowie mają 20% szans na eksplodowanie i zadanie połowy obrażeń wręcz. Za 12 zbierania. Świetny bonus. Świetny. No i cóż. Kolejny, który dołączył do Galerii Sław poziomu 5. Tym samym mogę też powiedzieć dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I cóż, w następnym epizodzie postaramy się kolejną jakąś tutaj postać odhaczyć. Która to będzie? Nie mam pojęcia. Jak zwykle oczywiście możecie to sugerować, jednak przez to, że teraz no, będę starał się wrzucić dużo odcinków przed 25, bo 25 właśnie będzie już premiera. Czyli można by powiedzieć ten odcinek, bo to no, codziennie się przekonamy. To nie wiem, czy będę miał okazję przeczytać wasze komentarze. No ale anyway, tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że następne będą tak samo dobre, no i ten, no. Trzymajcie się, hej, hej.